Witam serdecznie wszystkich ze słonecznego i mroźnego Żywca. 29 dzień lutego, a więc data, która zdarza się niecodziennie, powiem inaczej, nie co roku. Szczęśliwi ci, którzy urodzili się tego dnia, albowiem oni 4 razy wolniej się starzeją. Dzisiaj taki odcinek. Pytacie mi, jak cieniować srebrne metaliki. Pokażę wam to dzisiaj jakby od podstaw. Tutaj jest samochód, gdzie do lakierowania jest klapa. Była naprawiana, jest nowy błotnik, jest ten zderzak, który był po naprawie. Oczywiście musimy wygubić kolor na drzwiach, bo to jest srebrny, więc nie ma co liczyć na szczęście. I tu wam pokażę, jak to trzeba zrobić. Tak jak mówiłem, żeby kolor nam wyszedł idealny, musimy robić na to samo tło, czyli błotnik musi być lakierowany na ten sam kolor podkładu czy bazy co drzwi. Jeżeli ktoś zrobi tak, że ten biały błotnik pomaluje bazą i tą samą bazą zacieniuje te srebrne drzwi, daje sobie łeb uciąć, że ten kolor na drzwiach wyjdzie dużo ciemniejszy, bo ponieważ to odbicie z tego srebrnego zrobi ten kolor taki stalowy. A więc najważniejsze jest to, że tu na miejscu styku musi być ten sam kolor podłoża, czyli błotnik mieliśmy w białym podkładzie, tu musieliśmy zrobić z białej bazy. Ta baza jest położona, tak jak wam zawsze mówię, nie jakoś namalowana do krechy, tylko jest zrobiona taką metodą sitodruku, jest to tak jakby delikatnie rozcieniowane. Wiadomo, że nie możemy tej białej bazy rozrzucić dalej, bo wtedy te kropki nam będą wychodziły spod srebrnego lakieru i będą widoczne pod bezbarwnym. A więc robimy tą metodą sitodruku, więc tą białą bazą chwytamy sobie tutaj kawałek drzwi, tą samą białą bazą też chwytamy błotnik, żeby to było jedno, żeby to był jeden odcień bieli. Maseczka też jest przejechana z tej białej bazy, delikatne, ona jest, tak jak ja to mówię, zgłuszona, bo widzicie, były jakieś takie przeszlify do poprzednich warstw, a więc kolorystycznie były plamy, więc to jest tak uduszone, żeby potem to lakierowanie srebrnym odbyło się na dwie warstwy. Tutaj taką ważną rzeczą jest, że na tą białą bazę po wysknięciu na cały element położone jest tło. Może być to tło z Max Mayera 1200 albo z Lechlera 082. O co chodzi? Chodzi o to, że jeszcze wszystkie jakieś defekty, które tu istnieją na krawędziach, to tło nam zgubi, one nie będą widoczne jako takie perfidne oczka. I chodzi o to, że rozłożenie bazy, gdzie ją będziemy kończyć, na tym tle będzie równomierne, nie wywróci się na mnie, porobią się nam lisie ogony. I też powiedzmy, kładąc równą warstwę tego tła na ten srebrny zmatowany lakier, czyli na ten bezbarwny, i na tą bazę białą, która już była położona i jakoś tu powiedzmy jest taka wklejona, mamy równe podłoże, a więc nie wyjdzie kolorystycznie placek jakiś, że to ziarno się jakoś inaczej poukłada na tej białej bazie. To odnośnie drzwi myślę, że wszystko i powiedziałem wam, że trzeba zrobić z białej tak jakby w pyłkę, żeby kolorystycznie było takie same podłoże jak na błotniku, a potem należy na całe drzwi położyć to tło, żeby zapewnić równomierne ułożenie ziarna zarówno na tej białej plamie, jak tu na tym zmatowanym srebrnym lakierze. Srebrnym lakierze, chodzi mi o kolor, a konkretnie na zmatowanym lakierze bezbarwnym. Pokażę wam jeszcze, jak tutaj zrobię ze zderzakiem, bo zderzak akurat klient chce usunąć jakąś tam parkingową szkodę, a więc zderzak powiedzmy taki naprawiany. Ja go muszę wycieniować, tutaj mam tyle miejsca. Zrobiłem go tak, żeby go zgłuszyć z tej białej bazy, bo widzicie, tam jakby prześwituje ta plama z podkładu, więc to by było ciężkie do zamalowania. Zrobiłby mi się potem ze srebrnej bazy placek, bo by było tego za grubo. Więc mam to tak jakby ścieniowane delikatnie tą białą bazą. Teraz srebrną zrobię na dwa razy. Tutaj mam jakby tą zawijkę, pytacie mnie, jak kończyć. Chodzi o to, że ta zawijka, którą robicie, ona musi być luźna. Ona, widzicie, ona jest napięta taśmą powiedzmy tu u dołu i napięta taśmą tutaj, ale generalnie jak będę malował, to cały czas jakby pracuje. Też jest możliwość ściągnięcia tego papieru i trzeba cały czas jakby przecierać tutaj tą krawędź z pyłochłona, żeby tu nam jakby nie zrobiło się zgrubienie tego odkurzu, bo jak zrobi się go za grubą, się wklei, będzie problem, trzeba będzie szlifować. Jak zaczniemy szlifować, zerwiemy tu powiedzmy te struktury, które powiedzmy jakoś tę kropelkową metodą się powklejały i już będzie widoczne, będzie dramat. Zcieniuję bazą,
przetrespyło chłonu. Tu mam jeszcze, powiedzmy, pokażę wam zaraz te 10 cm czy 15 takiej strefy separacyjnej, na której potem będę kończył klar, bo wiadomo, że w jednym miejscu nie skończę i bazy, i klaru, więc widzicie, jakby mam wcześniej skończone do bazy na tą podwijkę i tu potem mam folię, gdzie będę kończył ten lakier bezbarwny. Tutaj myślę, że film krótki, ale dużo wam pomoże. Korzystając z okazji, chciałem pozdrowić moich serdecznych przyjaciół tam z Polski Południowej, a chodzi mi o Madzie i Tomka Biernackiego. Tomek prowadzi duży warsztat lakierniczy, pracuje tam z tatą, z panem Antonim, jest moim serdecznym przyjacielem. Tomek jest takim fachowcem, od którego się mogę dużo nauczyć, bo o fachowcu mówi to, jakie robi samochody. Widzicie, ja robię takie auta, powiedzmy, przyziemne, stare. Tomek robi auta nowe, auta drogie, czyli jeżeli ktoś powierza mu zrobienie samochodu, który kosztuje, nie wiem, 300 tysięcy, 500 tysięcy, to musi być dobrym fachowcem. A więc Tomek, szacun dla ciebie, jesteś moim niedoścignionym wzorem. Pozdrawiam również jeszcze raz Madzie, jego żonę, która jest, powiedzmy, bardzo sympatyczna i dzięki jej zapytaniu kiedyś na Instagramie o Diamond Bursta jakby nawiązała się taka nasza bliska przyjaźń. Także pozdrawiam was serdecznie, pozdrawiam wszystkich moich widzów. Kazek, lakiernik, w mroźny poranek sobotni ze słonecznego Żywca.